Wielebni księża, czcigodni wykładowcy, kochani słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego diecezji bydgoskiej w już tej poszerzonej formule, czyli i nie tylko organiści, ale jeszcze kantorzy i jeszcze kurs psalterzystów. Bardzo się raduję, że jest takie dzieło w naszej diecezji, które się rozwija i rzeczywiście przygotowuje tych, którzy będą prowadzili modlitwę we wspólnotach parafialnych, na różnych zgromadzeniach, by rzeczywiście i przez muzykę organową, i przez śpiew ta modlitwa wznosiła się w takim pięknym splendorze. Dzisiaj z wami, siostry i bracia, też wsłuchuję się w Słowo Boże, bo zawsze będziemy w tych spotkaniach też karmili się Słowem Bożym. Oprócz tej fachowej wiedzy, która jest potrzebna w tym przygotowaniu do pełnienia tej funkcji i służenia właśnie jako organista, czy kantor, czy psalterzysta, to każdy z nas potrzebuje tego pokarmu, jakim jest Słowo Boże i nasycenia się Eucharystią, pokarmem, którym sam Chrystus jest. Zapraszam teraz do chwileczki takiego zastanowienia. Spróbuj sobie, siostro i bracie, wyobrazić, iż ktoś prosi ciebie, byś polecił człowieka, który jest godzien zaufania. Być może w myślach szybko dokona się posortowania swych znajomych. Jednych odrzuci się od razu, bowiem nieraz swymi działaniami czy zachowaniem dali świadectwo temu, iż nie można na nich polegać, więc nie można ich polecić. Chcąc do sprawy podejść odpowiedzialnie, zapewne zostałby przez nas wskazany człowiek, który w swym życiorysie nie miałby jakichś niepokojących rys, jakichś problemów, które by niestety sprawiały pewne trudności później, żeśmy go polecili. Bóg, wybierając ludzi do pracy na jego niwie, czasem kieruje się trudnymi do zrozumienia przez człowieka zasadami. Dla nas czasami jest to niepojęte. Apostoł narodów, święty Paweł, zanim zasłużył sobie na to chlubne miano, był człowiekiem zapalczywie walczącym z Kościołem i głoszoną przezeń Ewangelią. I żadnym usprawiedliwieniem nie był tu fakt, iż jego postawa wynikała z wychowania i wykształcenia, jakie otrzymał ten gorliwy faryzeusz, który w trosce o prawo Boże właśnie to czynił. W swych listach święty Paweł wielokrotnie przyznawał się do swoich niegodnych niegdyś postaw, bardzo krytycznie oceniając samego siebie. Jako przykład można podać następujący fragment z listu do Koryntian. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Zatem mamy tu do czynienia z człowiekiem, który z ludzkiego punktu widzenia, z naszej oceny ludzkiej, kryteriów ludzkich, niekoniecznie nadawałby się do tak odpowiedzialnej i świętej służby. Takich trudnych do zrozumienia wyborów dokonanych przez Boga jest w Biblii więcej. Można było tutaj przekazywać, ja chociaż dwa jeszcze takie wyraziste przekaże. Znamy przecież Mojżesza. Mojżesz miał sumienie splamione krwią zabitego Egipcjanina. A jednak jest wybrany. Do tego, by przewodzić narodowi wybranemu. Lewi, niedługo będziemy go wspominali, święto Mateusza, apostoła i ewangelisty. Lewi, celnik, kolaborant, znienawidzony w swoim środowisku, no właśnie, z racji wykonywanego z zawodu, był, można powiedzieć, synonimem upadku, stoczenia się człowieka. I Bóg, jakby nie patrząc na ich upadek, powołał ich do swej służby, którą pełnili potem, jak widzimy, z wielkim oddaniem
z wielkim poświęceniem do końca. No przedziwne są te drogi, drogi Boga i Boże kryteria i bardzo się różnią od naszych. To zresztą prorok Izajasz bardzo pięknie ujął w takiej sentencji: myśli moje nie są myślami waszymi, drogi moje nie są drogami waszymi. I w krótkim fragmencie słowa wyjętego dzisiaj z listu do Tymoteusza warta jest wyakcentowania jeszcze jedna kwestia. Być może czytając tą samobiczującą się wypowiedź Pawła, podejdziemy do niej też polemicznie. Słyszeliśmy to dzisiaj. Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Przyszedł zbawić grzeszników. Nie przyszedł nazywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie potrzebujemy lekarzy zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. I święty Paweł to uznaje. I ciekawe, że mówi, że jest w tym szeregu pierwszy. Rzeczywiście, Paweł popełnił w swoim życiu wiele błędów, ale czy był przodownikiem, można powiedzieć, w tym negatywnym sensie? Zapewne nie. Choć takie określanie samego siebie ma pozytywne zastosowanie. Nie ogląda się on na innych, jak inni żyją. Nie szuka kogoś, kto może ma większe powody do wstydu przed Bogiem i można by się wtedy usprawiedliwić. Ze mną nie jest tak najgorzej. Taki najgorszy nie jestem. Inni grzeszą bardziej i można się troszkę wybielić i samo usprawiedliwić i jakoś uspokoić sumienie. A Paweł nie. Mimo, że no, trudno, żeby go tutaj kwalifikować jako tego przodownika w tej grzeszności. No i właśnie w przypadku apostoła Pawła świadomość zaznanego pojednania z Bogiem zmieniła wszystko w jego życiu. I on stał się przykładem świadczącym o tym, iż każdy, kto szczerze szuka Boga, temu Bóg da się znaleźć. Nic nie jest w stanie oddzielić nas od miłości Bożej. Dlatego jeśli przychodzą myśli, iż jest coś, co sprawia, że bliska relacja z Bogiem jest wykluczona, wtedy warto budować się takimi przykładami właśnie jak apostoł Paweł. No bo jest może coś w tej takiej, nie wiem, czy to prawdziwej pokorze, czy w jakimś takim samousprawiedliwianiu, że jak to Pan Bóg może na mnie teraz spojrzeć? Przecież ja się nie nadaję do tego. Nie jestem godzien rzeczywiście i że niemożliwe jest, żeby cośkolwiek się w moim życiu zmieniło. A święty Paweł, kiedy już uznał, że jestem grzesznikiem, to nie tylko po to, żeby się biczować, to nie jest samobiczowanie, ale właśnie, żeby się otworzyć na Boże miłosierdzie. Żeby Bóg zadziałał teraz w jego życiu. On uznał wprawdzie, kim jest, ale po to, żeby to serce jego było do końca otwarte na Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie. No właśnie, to jest to pokazanie w tej postawie świętego Pawła nieograniczone przestrzenie właśnie Bożej miłości i łaski skierowanej nie tylko dla Pawła, ale dla każdego człowieka. Po to Pan Jezus przyszedł przecież, żeby ocalić grzesznika, zniszczyć grzech, nie odwrotnie. Ocalić grzesznika, a zniszczyć grzech przez tą swoją ofiarę krzyżową, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce, czytamy w pierwszej księdze Samuela. Bóg patrzy na to, co w środku. Bóg zna te głębokie pragnienia, budzi je na nowo. Nawet jeśli są uwikłane w jakieś słabości i grzech. Serce jest właśnie ośrodkiem naszego życia, sednem naszej osoby. Tego, kim naprawdę jesteśmy, to najlepiej Bóg nas zna. I zna wszystkie nasze potrzeby. Wie, co tam się dzieje. I On patrzy na to, co jest przed oczyma, ale nie patrzy na to, co jest przed oczyma, co jest w nas, patrzy na serce właśnie, co jest w sercu. I w tym sercu jest wszystko. Ale też w sercu odkrywamy to, co jest w nas dobre. To, co jest właśnie jakimś charyzmatem, darem.
I każdy z nas przez chrzest święty jest obdarowany. Otrzymał charyzmat. Ale są też, oprócz tych, no bo mówię, ktoś mówi, że nie ma żadnych talentów, nie ma żadnych charyzmatów, nie ma żadnych darów. Nie, jest przez chrzest każdy z nas obdarowany. I to jest najcudowniejsze wydarzenie. I na tym bazujemy, żeby te charyzmaty, które mamy na chrzcie świętym, żeby je rozwijać. Ale też możemy odkryć tak zwane talenty takie szczegółowe, takie, które się wyróżniają. Wyróżniają. I takie talenty są między innymi muzyczne talenty. Więc i do grania, i do śpiewania. Ale też mamy różne jeszcze inne talenty, które gdzieś człowiek odkrywa w tym swoim sercu. Albo ktoś, z kim się spotykamy, ktoś, kto się na tym zna, pomoże właśnie odkryć ten taki talent wyróżniający się, który się jakoś objawia. I no właśnie, talent kojarzy się no, najbardziej tak w tym powszechnym użyciu z działalnością artystyczną. Mówimy utalentowany malarz, nie? Utalentowany naukowiec, ale też jest przecież utalentowany piłkarz, utalentowany kucharz. No więc to są talenty o szerokim spektrum. Ale spróbujmy może właśnie zobaczyć to, co powiedział święty Jan Paweł II do artystów, o tym właśnie wymiarze talentów artystycznych, między innymi muzycznych, i pisał w nim o powołaniu artysty, zwracając uwagę na kilka istotnych rzeczy. Pozwolę sobie na taki cytat, który może będzie tutaj też jakąś inspiracją. Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez twórcę wraz z darem talentu artystycznego. Rzecz jasna także ten talent należy pomnażać zgodnie z wymową ewangelicznej przypowieści o talentach. Tutaj dotykamy sedna problemu. Kto dostrzega w sobie tę Bożą iskrę, którą jest powołanie artystyczne, że powołanie poety, pisarza, malarza, rzeźbiarza, architekta, muzyka, aktora, żebyśmy wymieniać jeszcze innych, odkrywa zarazem pewną powinność. Nie można zmarnować tego talentu, ale trzeba go rozwijać, aby nim służyć bliźniemu i całej ludzkości. I to jest taka droga. Każdy z nas obdarowany, mówię, wracam do tej bazy na chrzcie świętym różnymi charyzmatami, otrzymaliśmy te charyzmaty, trzeba je odkryć i nimi posługiwać. Jeśli odkrywamy te takie wyróżniające się talenty, artystyczne nazwijmy, no to trzeba, to jak odkrywamy, to trzeba też je rozwijać, żeby nimi służyć. Do tego zaprasza też święty Jan Paweł. I tu podkreśla właśnie te słowa, powołanie i służba. Nieco dalej czytamy, że artyści pełnią cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego. Tu z kolei chciałbym właśnie wyakcentować słowa posługa i dobro wspólne. Ten przekaz jest dalej wzmocniony jeszcze takim zdaniem. Istnieje zatem pewna etyka, czy wręcz duchowość służby artystycznej. A charakterystyka tej etyki jest następująca i tu papież nam to pomaga odkryć. Artysta świadomy tego wszystkiego wie także, że musi działać, nie kierując się dążeniem do próżnej chwały, ani żądzą taniej popularności, ani tym mniej nadzieją na osobiste korzyści. No właśnie, ten talent, można nim się tylko chełpić, pokazywać, żeby inni podziwiali i tak przeżywać to, ten talent. Natomiast tu jesteśmy zaproszeni, żeby nim właśnie posługiwać, i to dla dobra wspólnego. I po to jest też to nasze diecezjalne studium organistowskie, po to jest ta coraz szersza formuła, bo to jest szansa powrotu do pięknego i pełnego ducha śpiewu kościelnego, muzyki organowej, przede wszystkim właśnie tego śpiewu wspomaganego przez organy. Jest to przecież ten instrument, który najpełniej oddaje całe wnętrze człowieka, jego ból i cierpienie, radość, zachwyt i wdzięczność. Można powiedzieć, organy, instrument zdolny poruszyć duszę aż do jej granic możliwości. No tak, po to one są.
I potem są potrzebni organiści, bo same organy nie wystarczą, trzeba je jeszcze ruszyć, mówimy, rozbujać. I właśnie tutaj w naszej diecezji bydgoskiej też poprzez tą swoją działalność dydaktyczną, nazwę artystyczną, to nasze studium organistowskie stawia sobie za cel właśnie przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanych kadr do podjęcia w przyszłości właśnie tej funkcji i posługi też zarazem organisty, kantora, a jeszcze teraz psalterzysty. I rzeczywiście ta praca muzyka kościelnego jest przede wszystkim kształtowaniem piękna liturgii, pomaganiem w śpiewie, tym samym w modlitwie zgromadzonych, a przede wszystkim można powiedzieć taką służbą miłości przez wykorzystanie tego talentu. Można to powiedzieć za świętym Augustynem, który powiedział, że śpiew i muzyka jest przejawem właśnie miłości. I studium dotyczy bardzo ważnej dziedziny w życiu Kościoła, a jest nią modlitwa ludu Bożego. W tej modlitwie wyraża się wiara ludzi i kult składany Bogu. I ta modlitwa szuka dla siebie takiej odpowiedniej formy wyrazu i znajduje ją w śpiewie i w muzyce. Można by powiedzieć, jakże piękny jest wspólny śpiew ludu Bożego zgromadzonego na świętej liturgii, któremu towarzyszą organy. My to dzisiaj też tutaj, w tym miejscu przeżywamy. I tak jak doksologią zakończył święty Paweł dzisiaj ten list, że chwała, cześć i uwielbienie należy się Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, tak chwała i cześć należy się właśnie Bogu, który jest tutaj z nami, który nam błogosławi i niech dalej prowadzi to wszystko, co się będzie działo, aby się jak najlepiej przygotować do tej funkcji, by potem włączyć się w to piękno liturgii.